Dobra, oglądamy awanturę o kasę 7. Spartiatik! Pan Stanisław w mistrzach. Co? Central Kebab? Spin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Buldaka? Nie, to ja kojarzę, tego nie bym nie jadł. To za ostre na pewno. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa w programie... Dzięki za dymiarz, za 8 lat, witam. Witam. Awantura o kasę. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Witam. Aby zdobyć mistrzostwo, trzeba mieć doskonałą wiedzę, żyłkę tak, do hazardu na i najmocniejszą drużynę, ponieważ awantura o kasę to pojedynek drużyn. A oto 12 zawodników, którzy zmierzą się dzisiaj ze sobą w nowej grze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy. Nie, no defo, to będzie kaza ostre dla mnie. Skonstruowane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Tak więc poziom gry może dziękuję być naprawdę wysoki. Dziękuję bardzo. Poznajmy naszych graczy. W drużynie niemieckiej Wojciech Jaśkiewicz, mechanik z Radomia. Sławomir Karwowski, żołnierz zawodowy z Elbląga. Ty żołnierz. Koleśnik, prawnik z Lublina. Artur Katprowicz, cukiernik z Radomia. I w drużynie zielonych Leszek Czarnota, elektryk z Krakowa. Leszek Czarnota? Andrzej Szczyt, specjalista do spraw marketingu z Olsztyna, kapitan drużyny. I Zbigniew Krynicki, ekonomista z Krakowa. Jakie on ma grube okulary. I Zbigniew Krynicki, ekonomista. Boże, jak ten z chłopaków z baraków. Zobacz to w dupę. Z Krakowa. W drużynie żółtych Jarosław Papuga, technik komunikacji z Wałbrzycha. Albin Freda, emeryt ze Słupska. Szymon Skowronek, ankieter z Katowic. I ankieter, co to znaczy? Student archeologii z Piławy Górnej. 2002 przypominam, może tych zawodów już nie być. Niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyć o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z tak zwaną drużyną tak, mistrzów. A oto loża, która czeka na mistrzów w naszej grze. Dzisiaj w awanturze o kasę mamy nowych mistrzów. Zapraszamy ich i witamy gorąco. Pan Stanisław. Radosław Drzewiecki, Ewa Kochaniec, Stanisław Duma i Agata Idzior. Pan Stanisław, ale... Kozak to jest. Ja mistrzom kibicuję. Witam. Po raz pierwszy w Loży Mistrzów. Jak się Państwo tutaj czują? Bardzo dobrze. Dobrze. Jak minął czas od ostatniego programu? Czy udało się jeszcze coś przygotować? Przejrzeć atlasy, słowniki? Jak to było? Panie Stanisławie. Ja spałem. Sigma, on już się nie musi uczyć. A pani, pani Ewo? Ale dziewczyny ćwiczyły. Ćwiczyły, tak? A co pani ćwiczyły? Nie, nie, kolega żartuje. Panie Stanisławie, no muszę powiedzieć, że aha. Pan... No, powiem to. Był pan czarnym koniem swojej drużyny. Pomógł pan odpowiedzieć na wiele pytań, ale także zdał dzięki pan Nilatis, odpowiedzi Nilat, na pytania, na za które 9 lat. Nie wiedzieli witam. Członkowie innych drużyn. Proszę powiedzieć, panie Stanisławie, witam, czy witam. Pan się specjalnie przygotowywał do naszej gry, czy tyle turnieje to może pana hobby? Nie, nie przygotowywałem się. To skąd taka wiedza? Jakim koniem na jest? Na bieżąco. Słucham, czytam, oglądam. I zostaję. To znaczy, że musi pan mieć dobrą pamięć. Panie Radosławie, pan jest szefem drużyny, kapitanem. Jaka dzisiaj będzie strategia gry? Wczoraj graliśmy w myśl zasady bij mistrza. Dzisiaj z racji zajmowanego miejsca będziemy starali się obronić fotel lidera. Dacie radę? Myślę, że tak. Pan Radosław Drzewiecki. Oby, ja im kibicuję. Jest inżynierem telekomunikacji ze Szklarskiej Poręby. Jakie ma pan zainteresowania? Zainteresowania to przede wszystkim piłka nożna. Uprawiam czynnie ten sport. Pozwala mi się odstresować. A pani Ewa z kolei jest absolwentką Liceum Technicznego z Czempisza. Jakie są pani zainteresowania? W czym pani będzie dobra? Interesuje się matematyką, gramatyką, literaturą i polskie seriale. Pan Stanisław jest mechanikiem samochodowym z Krynicy.
Czyli kiepscy. Jakie są pańskie zainteresowania, bo pamiętam, że historia sztuki z poprzedniego programu. Pamiętam tak, pytanie mogli z muzyki rozrywkowej. Co jeszcze? Geografia, historia. Wszystko. I zobaczymy, polityka, co polityce, co to za emota? Infernal, zapomniałem o niej, fajna. Polityka i dzieje najnowsze. Pani Agata, powiem, jest maturzystką z Poznania. To bardzo dobrze, bo taka wiedza ogólna i bardzo świeża się przydaje. Jakie są pani zainteresowania? Anatomia człowieka, biologia, chemia, matematyka, literatura powszechna. Ej, kogo ci ona przypomina? Mistrzowie w poprzednim programie wygrali 10 tysięcy. Podobna do kogoś. No dzisiaj znowu mają szansę na zarobienie pieniędzy, bo w naszym turnieju pula nagród Difon, jest nieograniczona. A nie pamiętam. Tak więc mistrzowie zmierzą się z jedną z naszych trzech drużyn z pierwszego etapu w finale. Jeżeli wygrają, to dalej pozostaną mistrzami i będziemy gościć ponownie w loży mistrzów. Czemu w następnym programie. Jeżeli przegrają, ustąpią miejsca w loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Tasik. H64? Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. Są to pieniądze, które... Kobre, ty, kobre chyba, no. ...kupować pytania, a przede mną jest koło, na którym mam 31 kategorii pytań. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy przeczytam kategorię, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze z puli tego pytania. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i rozpoczynam. Nie wędkarstwo. Dobra, spin. Dawaj coś dobrego, dzisiaj odpowiem chociaż na 2, zobaczysz. Kategoria podpowiedź. Aha. Warto kupić podpowiedź, jeżeli oczywiście cena będzie wydawała się rozsądna. Ta podpowiedź, a no, mistrzowie mogą licytować? Może uratować drużynę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 500. Niebiescy 500, to na więcej. Żółci, żółci 1000, mam już 1000. 1000 po raz drugi. Kurde. Coś da więcej niż 1000. Zieloni, niebiescy 1000 po raz trzeci. Sprzedam. Chłop jak poleciał, ty. Z konta żółtych zabieram 1000 zł i to są pieniądze, za które państwo kupili podpowiedź. Losuję następną kategorię. Co to jest za emocja? Gocha Dance. Co to w dupę za emocja? Filozofia i religie. Co to w dupę jest? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebieski 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500. Rzuci 500. Nie wiem, maybe. Nie wiem, niech to będzie. Drugi, zieloni 600. 600 po raz drugi, 600 po raz. Nikt nie da 700. Mam 700. Mam 700 od żółci. Żółci hardkorowo licytują. Mam 800 od zielonych. No. 800 po raz pierwszy, 800 po raz drugi. I czy ktoś da więcej? 800 po raz. Widzę, pan Norbert już nic nie da. Trzeci. Pieprzy żółty. 700 rzucił i pieprzy. Kto z państwa czuje się mocny z tej kategorii? Wszyscy po trochu. Naprawdę? Interesują się państwo? Bez przesady, no. Bez przesady, kto powiedział? Pan Leszek jednak czuje się trochę tutaj z ale boku drużyny, ale panie Leszek, to prawda. Filozofujemy nieźle. Wszyscy filozofujemy nieźle, oczywiście. Oto pytanie, przypomnę w puli pytania. Dobra, skupmy się, powaga teraz, powaga dwa. Kto według Biblii był ojcem króla Salomona? Ojcem króla Salomona. To trzeba by... Nie, nie, nie. To akurat by... Strzał. Nie mam pojęcia. Ale jaki? Dawid? Jaki Dawid? Tamtych imion są tysiące, trudno powiedzieć. Tamtych imion są tysiące? Jakich? Strzelać, strzelać. Nie, nie musimy. Tu ten mano. Ja nie wiem. Kupujemy opłacenie. Nie kojarzę w ogóle tego. Nie, coś. Chcemy zapytać, ile kosztuje podpowiedź. Proszę, o propozycję. Ile chcą państwo dać za podpowiedź? Co ty gadasz, szukasz, serio? Dobrze się kolegujemy. Coś takie trudne to pytanie. Sprzeda za słowa? Sprzedam za 500. Ła, za drogo, 300. No 500 to nie jest drogo. 1800 w puli. No to tak krakowską targiem po 400. 400? No nie wiem, czy powinienem się zgodzić. Po 100 od każdego. No dobrze, 400. Ty, zbili cenę, nice. Odpowiedź to i tak cztery dzieżdża. Warianty odpowiedzi. Jeden będzie jest Dawid? Jest. Izaak, Daniel, Laban.
Daniel odpada i Izaak odpada na pewno. Dawid albo Laban. Co Babel zna to? Laban to robi duży raban. Bierzemy Dawida. Tak. To chcę odpowiedzieć. Dobra, odpowiadamy na pytanie. Jezus Maria. Postawiamy Dawid. Tak jest, Dawid! Tak, miernota, no. Zanim wylosuje, ale mało, mają mało. Przerwa na reklamy, a potem jesteśmy u Państwa z powrotem. Wszystką podpowiedź kupili, mają 5400 w sumie, to gówno, nie? W pierwszym pytaniu. Witamy po reklamach, oglądają Państwo teleturniej Awantura o kasę. Przypomnę stan kont drużyn. Prowadzą zieloni, mają 5400 zł. Nie potem wiem, niebiescy 4200 i żółci 3300 zł. Jak chcesz. Mamy jeszcze 5 pytań do zakończenia pierwszego etapu. Losuję kolejną kategorię. Ja tam ogarnę, bo Black Bull mówił jak. Zrobić 7K motek. Oto tylko ja mogę kliknąć to na 7 TV, to ogarnę pod streamem. Kategoria którymś. Wędkarstwo. O jest. No. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham Państwa. 300. Żółci 300. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Która więcej? Zieloni 600. 600. Mam 600. 600 po raz drugi. Czy ktoś ma 700. Mam 700. Ty, ale ten to wygląda w ogóle, ten film Poranek Kojota miałeś. Zobacz. 600 po raz drugi. Widzisz? On dosłownie wygląda. Chodził w tym filmie taki typek i miał tego syna, takiego dresika, takiego koksika w tym filmie. I to jest ten stary. Ta sama koszula, marynareczka, morda dosłownie taka sama. To jest chyba on. Mam 700 od niebieskich. 700 po raz drugi. Z tamtych lat to jest film. Pasuje to. 900 od niebieskich. Mam 1000 zieloni. Tak, Łukaszu, no. A Jędrula to był z tego, rzeczywiście. Niebiescy 1400. 1400 po raz drugi. Zieloni 1500. Mam 1500 od zielonych. 1500. Niebiescy 1600. Mam 1600, co na więcej. Ty, no podobny. Dobra, tu na zdjęciu ma inną marynarę, nie? Ale to jest on. W sensie inną koszulę ma. Ale zobacz, no to jest on. Tu ten syn. Tylko tu inną koszulę zabrał. I to, no, no, rozumiesz mnie? To jak leci ty, a żółci 300 i do domu. Mam 1800 od niebieskich, co zieloni na to. Zieloni 1800. Mam już 1800, mogę 1900 wziąć. 1900. Mam 1900, czy dostanę 2? Nie, 1900 po raz drugi. Nie może, Amy. 2000 niebieskich. Mam 2. Nie pamiętam już, gdzieś się klika, że się suwak przesuwa. Mam 200 od zielonych, 200 po raz drugi, czy niebiescy dadzą. Do Black Blue napisz jak będzie. Trzeci. Ty, kupili! A czemu niebiescy nie lecieli do końca? Pieprzyli dwaka do puli. Ktoś z Państwa jest zapalonym wędkarzem, bo naprawdę bardzo wysoko poszło teraz. Wszyscy. Aha, Amy, no to nic. Wszyscy, ale czy na przykład pan Leszek również wędkuje? Bardzo słabo. A pani Agnieszka też zapewne? Ja też nie wędkuję. To tylko nasz kapitan. Kapitan jest bardzo mocny. No tak, mocny jest. W rybolu jestem mocny. Zobaczymy, czy jest dobry. Proszę bardzo, w puli tego pytania 4400 zł. Niebiescy powinni w banku. I słuchajcie Państwo uważnie. Jaka jest minimalna regulaminowa długość wędziska obowiązująca w Polsce? Nawet nie wiem, co to jest wędzisko w dupę. Minuta na zastanowienie się w awanturze kasy. Nie ma czegoś takiego. Odpowiadam na to pytanie, ono jest podchwytliwe. Nie ma czegoś takiego. Co by powiedzieli niebiescy, którzy także pan Norbert bardzo wysoko licytował? Jaka byłaby wasza odpowiedź? Taka sama. To samo byśmy powiedzieli, brak odwiedzi. A co by na to Jędrula? Jesteśmy tego samego zdania. Autor pytania jest innego zdania. 30 centymetrów. O kurde. Możliwe, to żart. Co to jest to, co się pytali? Te pieniądze przychodzą do puli następnego pytania, a stan kont jest następujący. W tej chwili prowadzą, no cały czas zieloni, 3300 zł, po nich... Żółci, wszystkie teamy wypadły, nie? I niebiescy 2200. Ty, ale jeszcze pula konkretna jest. 4400 w puli. Ma bank time? O, ciekawostki. Czyli item będzie jakiś. Jakiś item będzie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa.
Niebiescy 500. Niebiescy 500. 600. 600 żółci, zieloni. To jest. 600 po raz drugi. Niebiescy 700. Niebiescy 700, zieloni. 700 po raz drugi. 800. Mam 800 od żółci. 6 w puli, co tu się dzieje? 900, żółci. 1000. 1000, mam 1000. Wabank? Niebiescy 1100. Niebiescy wabank? Po raz drugi, czy dostanę coś od żółtych? 1300. 1300. Niebiescy? 1400. Wabank, bo cię zablokują, debilu. 1500. 1500 po raz drugi. 1600. Mam 1600. 1600 po raz drugi. Co na to żółci? 1700. Krzycz wabank, bo odpadniesz. Po raz drugi i co na to żółci? 1800, ja pierdzielę. Po raz drugi i teraz wabank 10 go w puli. Niebieski krzyk, bo to i tak jest koniec. Niebieski 2000. Słucham? 2000. Mam dwa niebieski. Dwa po raz pierwszy, dwa po... 200. Dwa po raz drugi i... Krzyk, bo cię zablokują. 200 po raz drugi i 200 od żółtych. Krzyk! 200. Zioli 200. 200 po raz drugi. A, za późno. I pieprzony w dupę niebieski śmieciu. 2400. Mam 2400 od zielonych. 2400 po raz... Mam 2,5. Ja pierdzielę, co za debil pieprzony. Czy ktoś da więcej? 2500 po raz trzeci. Boże, co za kretyni. Wszystkie te teamy tu są pieprzone halfheady. Mówiąc prawdę, niebieska drużyno, przegapili państwo, bo mogli państwo pójść w abank i zakończyć licytację, odpowiadać na pytanie. Stało się. Brak rutyny. Proszę państwa, no w poli tego pytania... Niebiescy nawet nie wiedzą, że już idą do domu po tym pytaniu. Nieważne jaka będzie odpowiedź. Co za kretyni w dupę. Mamy daj bardzo spokój. Dużo pieniędzy. Tylko za to pytanie. Niech spieprzają z oczu moich, bo oszaleję zaraz. Ciekawostki. I tam będzie, tak? Jak nazywa się ten przedmiot, który podaje państwu Natalia? Ty, to do kominka, nie? O nie. Co to jest? Adamczyk dał na Golibordę 5 zł. Weź obejrzyj to, gościu robi istne makaronowe kulinarne arcydzieła No Way Oro. Potem zobaczę, dzięki. Dzięki, dzięki. To jest wyczyszczenia broni? To jest patetne. Tak, na pewno. Dobra. Dobra. Kolega będzie odpowiadał. Proszę bardzo. Ten przyrząd to jest wyciąg do czyszczenia lufy karabinowej. Panie Albinie, pan ma jakieś doświadczenie wojskowe? Albin. Tak. Jakie? Byłem zawodowym żołnierzem. Zawodowy kapitan. Zawodowy kapitan. I dobrze odpowiedział zawodowy kapitan. Wyciąg do czyszczenia karabinu sportowego. Chłop ma na imię Albion Online. Co jest w dupę? Jak to możliwe? Ty! On ma na imię Albion? I jeszcze go za komuny tak nazwali. To jakiś radziecki pewnie był generał taki. Bo to jest imię jakieś niepolskie, nie? Albion. Zawód się może przydać. Proszę państwa, to była bardzo wysoka stawka i w tej chwili prowadzenie dzięki odpowiedzi pana Albina obejmują żółci na koncie 11 800 zł. Boże, jaka dominacja. Mają również podpowiedź, którą kupili, no powiem, że drogo, ale widać było warto. Mają podpowiedź, którą kupili za 1000 zł. Albinos? Oni są zieloni, 900 zł i niebiescy 200 zł. W tej sytuacji oni nawet nie wiedzą, muszą że zakończyć grę, ponieważ mają tylko 200 zł. To jest to, co ja sam biorę od państwa zawsze na początku licytacji. Państwo już nie mają pieniędzy, żeby licytować dalej. Bardzo dziękujemy niebieskim za udział w grze. Zobacz, jakim szoku jest ten. Ten nawet nie wie, co się dzieje, ten chłop w białym swetrze. Tylko, że pan Albion jest już offline, gwiazdka. I 200 zł dla państwa. O 7. Albion online jest offline, no. Egi! Nie szalej. My teraz rozegramy pojedynek między żółtymi a zielonymi o wejście do finału. Przed nami jeszcze 3 pytania do zakończenia pierwszego etapu. To nie był krzyk. To była mowa potoczna o głośności 10 decybeli. Czyli nie, to nie jest krzyk. Kategoria piłka nożna.
Chciałem na dwa pytania odpowiedzieć, ale dwa są chyba do końca programu. Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Zieloni 900. Zieloni Wabank. Chłopo 200 zł rzucił 900, żeby no iść do domu. Tutaj muszę powiedzieć, że Zieloni nie mieli innego wyjścia, bo bali się po prostu, że będą przelicytowani, prawda? Tak. No baliśmy się tak. Także no musieli tutaj zagrać o wszystko. No i do domu z zerem pójdą. Wygrają, no są w grze, ale wygrają tylko 200 zł. Boże, znowu mam. Czemu tak mało? Z którego miasta? Czemu tak mało? No, ty kretynie pieprzony, ty w ogóle wiesz, co się dzieje w tym programie? Ta pochodzi Arka, drużyna zdobywców Pucharu Polski z 1979 roku. Arka Gdynia. Wiadomo, co dalej. Odpowiadam na to pytanie. Klub Arka pochodzi z Gdyni. Oczywiście, Arka Gdynia. Jak coś powiedziałem, to w żartach. Proszę mnie nie nożować w GTA. Zieloni nieco się wzbogacili, mają na koncie 1100 zł, a żółci 11 600 zł. Jeszcze dwa losowania. W pierwszym etapie. Arkę Noego? Nie chodziło o tą arkę, wiesz? Kategoria świat polityki. Dobra, będzie to pytanie o Kwaśniewskiego, czy nie? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Babak. I słucham. Zieloni Babak! Nie, żartowałem. Zieloni nie mieli innego wyjścia, muszą grać o wszystko, co mają, żeby się utrzymać w pierwszym etapie. No ale i tak pójdą do domu. Wszystko dla 200 zł, ale z nas balanty. Prawda, plus jeden. Dla 200 wszystko ryzykować, z czym się nie zdarzyło. Prezydentem którego państwa był Witautas Landsbergis? No. Odpowiadam na to pytanie. Prezydentem Litwy był pan Landsbergis. Tak jest, Litwy. Ty, Witautas Legles był prezydentem Litwy? 1300 zł. Kto to wymyślił? 11400. Przed nami ostatnie losowanie pierwszego etapu. Kto? Kto? Ostatnie pytanie? Kategoria gramatyka i ortografia. O jezu, o jezu, o jezu, najgorsze. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. A co by było, jakby żółci przez przypadek krzyknęli wabank o te 200 zł, bo nie ogarniają i by przegrali? To byłoby takie piękne. Od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni wabank! Już myślałem, że żółci! Mario! Aż mi serce stanęło na chwilę. Mogą wygrać 1500 zł za to pytanie. A Boże. Trzeba powiedzieć, że pan Andrzej wykazuje się wielkim refleksem. Pałka, zapałka, dwa kije. Słuchaj teraz. Czujesz się zapałką? Na jakie pytania odpowiada narzędnik? Narzędnik? Nie. Spokojnie. Nie, jak jest. Narzędnik. Kimczym. 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 Jesteście pewni? Tak. Kim czym? Kim czym? Odpowiadamy na to pytanie. Kamil, co naszynik ty odpowiada na pytania kim czym? Odpowiada na pytanie Wim Chilling. Jeszcze. Bardzo dobrze. Wim Chilling. To była dobra odpowiedź, to było też ostatnie jest pytanie. Coś takiego? Niestety Zieloni, tak. Na koncie 1500 jest zł. Dziękuję też te inne typu mianowni. 1500 zł to jest to, co wygraliście. Dla was dużo kasy. Mianownik odpowiada na Bing Chilling właśnie. Przechodzą żółci, mając na koncie 11 200 zł. Czas luzer. Chyba przyszły tydzień, mam nadzieję, wiesz? A ile streamów jeszcze z upoków, to nie wiem.
Na jakie pytania odpowiada Węgrzysko? Rozpoczynamy finał awantury. 30 cymy. W finale zagrają żółci, mają na koncie 11 200 zł i jedną niewykorzystaną podpowiedź. No i mistrzowie, no to, którzy będą walczyli o to, żeby zostać w loży mistrzów jak najdłużej. Mistrzowie wchodzą do gry, mając 9 000. To jest objawa choroby? Państwo obserwowali grę żółtych, powiedzcie, jakie wyciągacie wnioski. Żółci zagrali bardzo mądrze, pociągnęli do końca licytację. Papa, aha, gratuluj. Tak jest, ja muszę przyznać, że przychylam się do tej opinii, żółci fartem wygrali. Właściwie zwycięstwo wam zapewniła jedna licytacja. Licytowaliście bardzo wysoko, pytanie z kategorii ciekawostki i odpowiedzieliście prawidłowo. I jeszcze jedną chciałbym rzecz docenić. Mając 5 000 na samym początku, od razu za 20% swojej sumy prawda. Kupiliście podpowiedź. W sumie można powiedzieć, że drogo, ale ta podpowiedź się teraz może przydać. Bo wiecie, jak starość, nastroje taka przed, choroba. Ty no dalej. Chyba serio Dead się zbliża. Bojowe. Bojowe? Tak. Panie Stanisławie, proszę ich wydupić. Wojskowe? Chciałbym, żeby było. Powiedzcie, czy czują państwo respekt? Ty, a szczerze, ale sorry za taki żart, od razu z góry przepraszam, ale wyobraź sobie, bo Albion był w wojsku, jak było komuna, tak? Pytanie wojskowe i zaczyna grać hymn ZSRR, nie? I Albion wstaje na baczność. Dobrze by zrobił? Poczekaj. Dobra, skip to. Ciekawostki wojskowe? Chciałbym, żeby było. Powiedzcie, czy czują państwo to pytanie. Respekt Skipnijmy przed naszymi to. Mistrzami? Na pewno, te stroje dodają im popaki. Nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć państwu, jakie są zasady finałowej. Ale on naprawdę ma na imię Albion. Na kategorię pytań, będę losował poszczególne kategorie. Po przeczytaniu nazwy kategorii przystąpimy tak, tequila, do licytacji. No. Ta drużyna, która wylicytuje więcej pieniędzy za pytanie, będzie za odpowiadała. Jerby. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli. Czekaj, to był ten od żółtych? Ten Bubbles? To jest trochę susi, wiesz? Następnego pytania. Mam 6 pytań w finale. Program wygra ta drużyna, która nie od żółtych, on był od tej niebieskiej. Więcej pieniędzy i ta drużyna będzie w następnym programie w Loży Mistrzów. Losuję pierwszą kategorię. Dobra, dawaj. Co to za emota? SPX Inwalida, co to? Kategoria... Czarna skrzynia. Czarna skrzynia, dawaj. Oto tajemnicza. Zacieram rączki. Tajemnicza, bo nikt nie wie, co jest w środku. W środku może być złotówka, jakaś inna kwota pieniędzy, a może nawet są kluczyki do samochodu. Tego nie wiemy i czarna skrzynia podlega normalnej licytacji. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po finałowej rozgrywce. Proszę bardzo, otwieram licytację, sprzedaję czarną skrzynię, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, żółci? 500. 500, mistrzowie? Mistrzowie 600. 600. Ty, oby mistrzowie 800. Kupili. 800. Ja... Mistrzowie 1000. Mam 1000 za skrzynię po raz pierwszy, 1000 po raz drugi, co na to żółci? 1100. 1100. Mistrzowie 1200. 1200, żółci? 1500. 1500. O ja pierdolę. 1500 po raz drugi, słucham. Mistrzowie 1600. Mam 1600. Ciężko, chyba żółci będą chcieli to. 800 rzuci. Mistrzowie 2000. Mam dwa raz skrzynię. Mam już dwa. I to jest Brain dwa po raz drugi. Ogórek. Dwa po raz. Mam 200. 200 w żółty. Kurda. Po raz drugi. Mistrzowie 200. 200 od mistrzów. Nie da rady chyba dla mistrzów. 2300. Mam 2300. 2300 po raz drugi. 2300 po raz. Mistrzowie 2500. Mam 2,5. 2,5 po raz drugi. Co na to rzuci? 2600. Mam 2600. Co na to rzuci? Ja pierdziele. I tam serio będzie ogórek? 2700 po raz drugi. 2700. Mam 3. Mam 3 od żółtych, co na to mistrzowie? Mistrzowie 3200. Mam 3200, co na to żółci? 3200 po raz drugi, 3200 po raz trzeci. Z tyłu. 6200. Czarna skrzynia zostaje u mnie. Otworzę czarną skrzynię dopiero po finałowej rozgrywce i wtedy dowiemy się, czy warto było... Ty, do żółtych to wróci, czy nie? Chyba nie. Stan kont po tej licytacji jest następujący. Żółci mają 8200 zł, a mistrzowie 6300. Jak nie wraca, to... Losuje. To chyba warto do końca lecieć, bo i tak nie wróci. W środku dusi grosz? Ej, gdzie jest ta emotka dusi grosz? Dobra była. Film polski.
Hans Kloss. Rozpoczynamy od stacji, biorę po 200 zł. Nie ma innych filmów. I słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300, mistrzowie. Mistrzowie 400. 400, żółci. 500. 500, mistrzowie. 600. 600, żółci. 700. 700, mistrzowie. 800. 800, żółci. 900. 900, mistrzowie. 1100. 1100. 1100 po raz drugi, żółci. Ty, ale mistrzowie wystarczy, to na to odpowiedzą mają łyna, tak? Żółci. 1600 po raz drugi. Mam 1700. 1800. 1800, żółci. 1800. Aj, widać, że żółci przegrają. Żółci są takie w dupę. Jakby parala dostali. Zobacz, paraliż ich dopadł. 300, żółci. 2400. Będę miał 2,5 czy nie? 2,5. Mam 2,5 od mistrzu. 2,5 po raz drugi. Tak, pistacjowy. Takie będzie pytanie. 2,800 mistrzowie. Ej, będzie chyba wabank. Ja pierdolę. Oni ich mogą zablokować. 3300, mistrzowie? 3500, mam już 3,5. 3600 od żółtych, co dalej? 3700. 3700, żółci? 3800. Mistrzowie? 4. Mam 4. Ja pierdolę. Pytanie z kategorii film polski, słucham dalej. 4? 100. 400. Czemu żółci nie blokują? 4200. 4300. Dobra, wabank, mistrzowie. Dobrze. Dobrze. Kurde, nice. Bo oni mogli zablokować zaraz. Emocjonująca licytacja i mistrzowie nice. Wszystko postawili na jedną kartę z kategorii film polski. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli na koncie tak, tequila, 10 600 no. Złotych. Tyle jest puli tego pytania. Jeżeli się pomylą, zakończą grę i pożegnają się z lożą mistrzów. Wspólna decyzja. Dawaj. Pytanie brzmi. Czego nie robią chłopaki w tytule filmu? Nie płaczą, dobra, jest. Odpowiadamy, chłopaki nie płaczą. Tak czy nice. Tak jest. Ale im się fartnęło, takie proste, a tu niektóre były takie porypane. Ja pierdziele, Stasiek uratowany. Mistrzowie teraz nie płaczą. Dzięki temu pytaniu mają już na koncie grucha, 10 to prawda, 600 ale problem, to była tak? Bardzo ryzykowna gra, ale w tym wypadku ryzyko się opłaciło. Żółci mają 3900, jeszcze 5 pytań. Ej, może być jeszcze czarna skrzynia znowu? Prawda, kabry. Polska muzyka rozrywkowa. Ty, bo Albion z Zerem do domu wróci. Wiesz o tym? Rozpoczynam listę. Albion za chwilę offline. Drużyny. Słucham państwa. Mistrzowie 3700. Mistrzowie 3700 po raz pierwszy. 3700 po raz drugi i 3700. Ale mistrzowie odpieprzyli. Co jest? Ty, ale... wszystko postawili na jedną kartę. O mój Boże. Źle to policzyli. Złotych, a jeżeli nie odpowiedzą... zakończą grę, o nie Jezus na Maria. Dlaczego mistrzowie dali 3700, a nie od razu 3900? Żeby myśleliśmy, że jak damy 3700, żółci nie będą mogli już dać. Ale oni mieli 3900. Ale po odjęciu 200 mieli 3700. No tak, ale to się sumuje wszystko. Ale coś tu było. Dlatego było. To się sumuje. To pomyliliśmy się. Odpowiadają żółci, dzięki tej pomyłce. Jak oni odpadną, w grze, bo tak nie wierzę w to. Nie, dobra, żółtym Polska. Dadzą mega trudne, bo żółtych w dupę nikt nie lubi. Albion online. Albion offline. A muzyka rozrywkowa. Pierwszy. Jakie imię nosi dziewczyna z piosenki zespołu Łzy, która dawno już tutaj nie mieszka? Nie wierzę, jakie... Boże, ty, jakie pytania. Albion offline, proszę. To Agnieszka. Jasper Radość. Albion offline. I znowu ryzyko się opłaciło. W tej chwili, proszę państwa... Jasper Radość. Albion offline. Mają 7600 zł. Jedną podpowiedź, a mistrzowie 6900. Proszę, nie. Zanim wylosuję kolejną kategorię, krótka przerwa reklamowa, a potem jesteśmy... Nie, ale szczerze, no jakby... Uczciwie, no bo dwa pytania bardzo łatwe, nie? Dali mistrzowie, żeby se pograli. Ale źle zrobili, że to blokowali za 200 zł. Po co? A mistrzowie 6900. Znaczy próbowali, bo im się nawet nie udało.
Jedni nie potrafią licytować, drudzy liczyć. Kategoria film światowy. O kurde. Titanic. Tak, będzie Titanic. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. Więcej, powiem. 500, mistrzowie. Mistrzowie 1000. 1000. Żółci. 1500. 1500. Będą próbować blokować. 1000. Mam 2. Dobrze. Żółci. Oni nie potrafią, nie zablokują. 2 po raz. 600. Tupę żółta szmato. Do domu, Albion offline. Jasper radość. To jest, proszę państwa, licytacja i trzeba tu bardzo szybko licytować, inaczej pytanie zostaje sprzedane. W puli tego pytania 3,5 tysiąca złotych. Jak sorry, widzowie, popieprzyło mnie dzisiaj lekko. Od twórcy roli Jamesa Bonda. Kurde. W filmie Żyj i pozwól umrzeć. Boże. O kurde. Dobra, Pierce Brosnan. To był chyba w tamtych latach, nie? Ten aktor taki. Mistrzowie, proszę o podpowiedź. No po co przecież znasz wszystkie imiona Bondu? Dobrze mówić, Stasiek. Posłuchajcie Stanisława. Za 900 zł. Proponujemy obniżyć cenę do 500. Jak Roger Moore? Za tanio za podpowiedź na to pytanie. Nie, ja daję Pierce'a Brosnana, tego takiego... Taki aktor jest. Amon Ra. Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, tak. Roger Moore. O kurde, jest Roger Moore. Pierwsza decyzja, nie przed Pierce Brosnan. Opowiadamy Pierce Brosnan. Jak by to skomentowała drużyna żółtych? Akurat on chyba odpada jako pierwszy. To jest starszy film. To jest starszy film z serii Bondów, tak? Tak. Prawdopodobnie Roger Moore. Roger Moore, tak jest. Trzy i pół tysiąca złotych przechodzi do puli następnego pytania. Mam jeszcze trzy pytania w finale. Przepraszam. Albion offline, Prajga. Dzięki ty Rykotek za 3 lata. Wybacz mi. Dzięki bardzo. Dzięki za suba. Dobra, kategoria teraz, film światowy. Prying. Albion offline. Albion offline. Po 200 złotych od każdej drużyny i słucham państwa. 4300. Rzuci 4300. Sprzedamy. O Boże. Żółci zablokowali licytację, zablokowali drużynę mistrzów. Przypominam, Stanisław idzie do domu. Awantura o kasę. 8 tysięcy w puli tego pytania. Pierdziele. Jak brzmi imię i nazwisko aktora, ja pierdziele, Jim Carrey. Truman Show. Ale dostali łatwa. Jim Carrey. Bierzemy bez tego. Jestem pewny. Odpowiadamy. Bardzo proszę. Kolega odpowiada. Jim Carrey. Jim Carrey, tak jest. Ty, ale żółci, dobra, chwila pauzy. Żółci to są kretyni. Możliwe jest, że jeszcze mistrzowie wrzucą, powiedzmy, krzyczą 3, ci powiedzą 3,5 i żółci, i mistrzowie wabank i jest winek, tak? Dzięki Nirvana Enjoyer za 15 lat. I proszę państwa, dzięki tej odpowiedzi już żółci mają 9800 zł. I jedną podpowiedź, Albion offline, a mistrzowie 4100 zł. Jeszcze 2 pytania finale. Tak nie będzie? Nie mów tak. Nie bluźnij. Dobra, jakie są te... Literatura światowa. Harry Potter. Biblia. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i rozpoczynam licytację. Słucham państwa. Mistrzowie 300. 400. Rzuci 400. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500. Rzuci 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Sprzedam. Jezus Maria, mistrzowie, wy jesteście tacy głupi. Z którego kraju pochodzi gatunek poetycki haiku? Z Japonii. To było w tym... W tej grze o samurajach, co graliśmy. Tak jest, z Japonii. Jak to się nazywało? Poetyckie. Ta gra.
Ghost of Tsushima. O, było tam, no. Nieco mają 4,5 tysiąca złotych na koncie, ale w tym momencie cały czas wygrywają żółci 9400 zł. Hentai kraj. Losuje ostatnią kategorię w finale. Oj, koniec, dobrze. Dzięki Nirwana i do tego za 15 lat chyba. I Nilapis za 9. Kategoria motoryzacja. Oj, mistrzowie. Na początek do puli biorę po 200 zł od każdej drużyny i... Dorzuć 100k. Ponieważ jestem dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, dokładam jeszcze 5000 zł. Jasper, radość! Mistrzowie wabank! Dobrze, dobrze, dobrze! Jezus Maria! Albion offline, Jasper, radość! Albion offline! Tak było. Nie wiem, właśnie co. Dobrze, Mistrzowie zagrali wabank, ja powiem, że... Tutaj było co walczyć, ponieważ dołożyłem 5000 do puli tego pytania. W sumie za to pytanie można zarobić 9700 zł. No a żółci cały czas mają tą niewykorzystaną jedną podpowiedź. Niestety nie wygrali tej licytacji. Pytanie z kategorii motoryzacji. Żółci do domu. Albion offline. Na licencji której firmy produkowano w Rumunii samochody Dacia? Renault. 12. Tak? Odpowiadamy na licencji firmy Renault. A kto to powiedział? Pan Stanisław. Pan Stanisław to powiedział? Dobrze Renault, czy nie? Renault, tak jest! Jezus Maria, dobrze. Ja to się tak na tym nie znam. Nice. Albion offline, Jasper, radość. Albion offline. Nice. Stasiu, kieruje. Ten kolega ze drużyny Stanisława tak kłody rzucał, ale Stasiu i tak dał radę. Mistrzów, no ale tak naprawdę dla pana Stanisława trudno się dziwić, w końcu pan Stanisław jest mechanikiem samochodowym. Trudno, żeby tego nie wiedział. Ładnie. Złotym bardzo dziękujemy za udział w programie i dla was... To mnie luba i prawda. Taka, ...że wygraliście w awanturze o kasę 9200 zł. Gratulacje. Albion dosłownie nie wie, czemu przegrał. W tym programie zarobili 9700 zł. Ale ponieważ wygrali również poprzedni program, w sumie już zarobili w awanturze o kasę 20 300 zł i was znowu powitamy. Już mają sporo, po 5 kafli na łebka, ty. Dużo. W tamtych czasach zwłaszcza. Pozostaje mi jeszcze otworzyć czarną skrzynię. O! Czarną skrzynię wylicytowaliście w trakcie gry. Płacąc za nią, pamiętacie ile? Coś OP. 3200 zł. Otwieraj ją teraz, a w niej jest koperta. Koperta? Więcej nic nie ma. Koperta? A w kopercie mam dla was to, co kupiliście za 3200. Złotówkę. Ta złotówka jest wasza. Jeżeli państwo mają doskonałą wiedzę... Ja pierdziele! Weźcie udział w awanturze o kasę. Wyślijcie SMS do numeru 76... Złotówka! ...treści wpisując swoje imię i nazwisko. Mogą państwo zgłaszać się ze swoimi drużynami albo indywidualnie. Wtedy my jeden wybierzemy PSC. Wam drużyn. Do zobaczenia! Jeden PSC! A wie no. Albion offline. Ty, dobry odcinek. Dobra, laścik? No, chyba laścik, to racja. Mnie nie zbawi, a ciebie? Znaczy, zbawi mnie, nie zbawi. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę